Panu serdecznie gratuluję. Jak Państwo widzą, program rozwoju obszarów wiejskich to jest ta część środków europejskich, które w ramach wspólnej polityki rolnej wykorzystywana jest w drugim filarze na odnowienie, modernizację tej przestrzeni poza ośrodkami miejskimi. Bardzo się cieszę, że ten dość duży projekt, bo przypomnę, że maksymalna kwota w ogóle, którą można było skierować na tego typu projekty, to jest 8 milionów przez każdą gminę, w samym okresie programowania. Ta kwota 5,5 miliona robi wrażenie. Dzięki temu unowocześniamy naszą przestrzeń, województwo mazowieckie, przestrzeń tą wiejską. Bardzo wiele wodociągów, kanalizacji, właśnie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków. To wszystko w ramach tych projektów jest realizowane. Tak naprawdę pozwala nam na awans cywilizacyjny, na tą zmianę jakości życia. Takim podstawowym elementem, jakim kieruje się zarząd województwa, jest wyrównywanie szans rozwojowych. Chodzi nam o to, żeby warunki życia ludzi w środowisku wiejskim były porównywalne do warunków życia w środowisku miejskim. Oczywiście one idealne nigdy nie będą takie same, ale tak jak życie na wsi ma swoje pewne plusy, oczywiście ma też swoje bariery, swoje mankamenty. Także bardzo serdecznie gratuluję Panie Wójcie, że udało się to zrobić. Mam nadzieję, że teraz w tym przyszłym okresie programowania, na którym już pracujemy, na lata 2014-2020, będziemy kontynuowali proces modernizacji polskiej wsi. Nie tylko w wymiarze gospodarstw indywidualnych, bo tam też przecież procesy modernizacyjne postępują, ale również tej przestrzeni. Przypomnę, że realizujemy też projekty z odnowy wsi, realizujemy też projekty w ramach osi LIDER, czyli przez wspólnoty lokalne projektów mniejszych, aktywizujących, to gospodarczo czy kulturalnie tę przestrzeń. I tak powiedziałem, problem podstawowy to jest wyrównywanie warunków życia, dalszy rozwój, dalszy awans cywilizacyjny. To jeszcze tylko jednym powiem. Proszę Państwa, myślę, że niebawem za kilka tygodni zostanie rozstrzygnięty przetarg na wykonanie największego w tej części Europy projektu, jakim jest dostęp do internetu szerokopasmowego dla całego Mazowsza. Projekt jest olbrzymi, to prawie 5 miliarda złotych. I mam nadzieję, że się w najbliższych 2 lat 100% naszych instytucji publicznych, 100% firm, 95% naszych obywateli na Mazowszu, już przypomnę, z 5 200 000 ludzi, będzie miało dostęp do internetu szerokopasmowego. A to jest charakterystyczne, to z tym nie ma problemu już w dużych miastach. Natomiast największy problem jest w środowisku wiejskim. I o tym chciałem też Państwa poinformować. Także gratuluję jeszcze dalszego dobrego rozwoju gminy Senianki, która rozwija się bardzo dobrze, ale zawsze jeszcze jest dużo do zrobienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Marszałku, oczywiście za przychylnością Zarządu Województwa Mazowieckiego, które Pan kieruje. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Starosta. Skoro można, Panie Marszałku, Panie Wójcie, drodzy Państwo, myślę, że tutaj jesteśmy dzisiaj świadkami otwarcia bardzo ważnej inwestycji dla gminy Sanianka w sprawie uzdatniania wody. Zeszły tydzień, myślę, że piątek czy czwartek był Światowy Dzień Wody. Zresztą ten temat mówiono, w sumie wtedy tej wody brakuje. Akurat nie Sanianka tej wody, w zasadzie mamy okresy, że mamy nadmiar. Mówimy tutaj o rzece Bóg i czasami ona sprawia nam kłopoty. Ale dzisiaj bardzo ważna jest woda ta, która jest przeznaczona dla gospodarstw domowych. To już co tu zapewne wejdziemy do środka, jeszcze zobaczymy tą całą instalację, ale już widać, że to już jest XXI wiek na pewno. To nie są te stacje, które były budowane w latach 80. 70. To już odchodzi to wszystko do historii. Rzeczywiście kończy się ten okres programowania. W powiecie wierzchowskim nie wiem, czy żeśmy wykonali 100% tego wszystkiego, bo zawsze nasze zapotrzebowanie są wygórowane i większe, ale myślę, żeśmy wykorzystali ten czas dobrze, zarówno gminy, jak i powiat. No, żeśmy trochę tej Brukselki
wycisnęli. Mamy na ukończeniu kilka inwestycji właśnie z RPO, między innymi też i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich po gminach. Czekamy oczywiście na nowy okres programowania. Czekamy, co tam będzie zapisane w tych ustawach regulujących RPO. Myślę, że gospodarka ściekowa, gospodarka wodna, gospodarka śmieciowa będą tutaj zagwarantowane dla gmin. To, że będzie drogami lokalnymi, bo tutaj i powiaty, i gminy też oczekują na konkretne środki i możliwości aplikowania po te środki na rozwój naszej infrastruktury drogowej. Ale myślę, że pan marszałek też o tym pomyśli i miejmy taką nadzieję, że te zapisy będą w przyszłym okresie. Także gratuluję jeszcze raz panu Ludzie. Dobra inwestycja, myślę, że mieszkańcy to zauważą przy kolejnych wyborach.